Szanowni Państwo, przede wszystkim ważna rzecz, ważne strzeżenie na początek. Ja mam naprawdę ogromny szacunek do ciężkiej pracy nauczycieli. Moja siostra jest nauczycielką. Wiem, jest kontraktowym nauczycielem w tej chwili, więc jest w tej grupie młodszych pracowników oświaty. Natomiast no, my jesteśmy rządem odpowiedzialnym, który spina budżet, znaczy podejmuje decyzje finansowe, które budżet wytrzymuje. Tak? Siłą rzeczy zdecydowaliśmy się na duże programy społeczne, między innymi o tych, które powiedziałem, czy wcześniejsze programy społeczne. Ale jak wygląda sytuacja teraz, żeby podsumować? W latach 2017-2018-2019 łącznie podwyżki nauczycieli wyniosą tam około 20%. Tak? Nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy dostanie więcej, patrząc w tych latach, ile było podwyżek, plus ta wrześniowa podwyżka, co będzie wynegocjowana przez Solidarność, bo przyspieszyliśmy ten program podwyżek, dostanie brutto 500 zł więcej niż wcześniej. Nauczyciel, który zaczyna pracę, na rękę dostanie po tych podwyżkach 2000 zł. Od razu osoba po studiach. To nie są pieniądze gigantyczne, ale to już nie jest 1600 coś złotych, które było wcześniej, prawda? Czyli 2000 zł na rękę, zaznaczam, licząc 13 jakichś innych rzeczy, już mówię o zasadniczej, totalnie zasadniczej kwestii, tak? I bez 13, bez jakichś tam bloków innych pod gruszą i tak dalej. Więc 1600 coś, teraz 2000 zł. No, staramy się, aby to było więcej oczywiście, ale no, liczba nauczycieli jest bardzo duża. W związku z tym no, siłą rzeczy robimy to, co jest realne budżetowo. Trzeba się zastanowić właśnie nad tym, co przed chwilą powiedziałem, jak systemowo spojrzeć w ogóle na funkcjonowanie edukacji. Między innymi takim systemowym spojrzeniem była dyskusja na temat pensum nauczycielskiego, tak? Bo być może faktycznie, teraz mam 18 godzin, może dać 22 godziny. Będą nauczyciele więcej zarabiać, oczywiście będą więcej pracować, tak? Ale będą więcej zarabiać, ale siłą rzeczy no, te 4 godziny więcej już nie kosztują tyle przygotowań w domu, jeżeli się wcześniej 18 przygotowało, tak? No bo się powtarza zajęcia, więc nie jest tak, że za każdą godziną w sposób wprost proporcjonalny idzie liczba przygotowania w domu, więc na tym trzeba się zostać. No niestety ZNP zrzucało nam te postulaty ze stołu, a właściwie stół przewracało, nawet bym powiedział. Solidarność w sposób konstruktywny do tego podeszła, też docisnęła stronę rządową. Takie liczę prawo związków zawodowych i stąd jest ten program podwyżkowy przyspieszony. Wycofaliśmy się z kwestii wydłużenia awansu zawodowego. To było podyktowane troską o jakość kształcenia, ale rozumiemy, no, też argumenty strony społecznej są takie, a nie inne, przekonały nas do tego. No więc w sposób konstruktywny staramy się tutaj dyskutować. Już nie mówiąc o tym, że szanowni państwo, nas czeka jeszcze jedna dyskusja. Generalnie podwyżek w sferze budżetowej. Tak, bo to nie dotyczy tylko nauczycieli. Szanowni państwo, u mnie osoby w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, specjaliści pracujący w Warszawie, więc w mieście dosyć drogim, na początek dostają 200, 2300 na rękę, tak? No, tak? W stolicy kraju. Więc to no, takie są realia urzędowe w tej chwili również, tak? Więc to nie dotyczy tylko nauczycieli. I nie, wiele osób też ciężko pracuje w sferze publicznej. To nie jest tak, że nie ma tam odpowiedzialności. No, jak na przykład urzędnik wydaje decyzję w zakresie, nie wiem, pozwolenia na budowę, tak? No to też podejmuje pewne ryzyko. Jest wiele innych. Inspekcji sanitarna, inspekcja budowlana, cała masa innych miejsc, gdzie też te podwyżki trzeba zrobić. W związku z tym my musimy w sposób taki odpowiedzialny do tego podejść, nie wywoływać napięć społecznych. Jeżeli za mocno podwyższymy w innej sferze, a nie podwyższymy w drugiej, no to będzie naturalne napięcie społeczne i tego rządowi nie powinny, my jako rząd tego nie powinniśmy robić. Uważam wręcz trochę, że tu trzeba byłoby się trochę w piersi uderzyć, że popełniliśmy ten błąd w zeszłej połowie roku, tak? Że dwie, trzy grupy tam trochę docisnęły, no gdzieś w sposób konstruktywny pójść, a to trzeba było przygotować cały plan podwyżkowy dla sfery publicznej i wtedy w inny sposób to rozwiązać. No ale ten nie robi błędów, co nic nie robi. No, więc musimy z tego wyciągnąć wnioski, żeby w sposób konstruktywny tutaj